Od dziś trwają ferie zimowe. Wiele osób udało się bądź uda się na zasłużony wypoczynek, na przykład w góry, lub będzie korzystać z wolnego czasu w mieście. Niezależnie od miejsca pobytu należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. O tym, jak pozostać bezpiecznym podczas ferii zimowych, rozmawiali policjanci z dziećmi ze wszystkich leszczyńskich szkół. Jedną z nich była szkoła podstawowa nr 4, a w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 6 i 7. Policjanci będą mówili o tym, jak bezpiecznie spędzić ferie zarówno w domu dla te osoby, które nie mają zorganizowanego wolnego czasu, ale też na zorganizowanych zimowiskach, ale na podwórku, na lodowiskach. Policjanci przypominają wszystkim dzieciakom, jak ważna jest ostrożność w kontakcie z osobami obcymi, aby nie być łatwowiernym, aby nie nawiązywać takich kontaktów, ale też w sieci, aby nie kontaktować się z osobami nieznanymi. Oprócz tego, jak zachować się na ledwo w naszym regionie zamarzniętych ślizgawkach, zbiornikach wodnych, jakie to niesie za sobą niebezpieczeństwa. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, odpowiadając na pytania policjantów. Funkcjonariusze zachęcili również do brania udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym pod nazwą Stok nie jest dla bałwanów. Policjanci podczas ferii zimowych będą również kontrolować więcej pojazdów, w tym autokary przewożące dzieci w miejsca ich wypoczynku.